Maturzyści w piątek odebrali świadectwa zakończenia roku szkolnego. 6 maja przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego, który rozpocznie tegoroczne matury. Projekt zmian w przepisach oświatowych, który przyjął parlament, mimo że strajk nauczycieli został zawieszony, ma zapewnić wszystkim uczniom zarówno klasyfikację, jak i udział w egzaminach maturalnych, nawet w przypadku, gdyby w jakiejś szkole rada klasyfikacyjna się nie odbyła. Dotychczasowe przepisy tego nie regulowały. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach tejże klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły. Nowelizacja ustawy dotyczy także przeprowadzania egzaminów. Jeżeli nauczyciel albo rada pedagogiczna nie wykona zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminów, obowiązek wykonania tych zadań i kompetencji będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela. W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpi w całym województwie mazowieckim około 46 tysięcy uczniów. Na terenie delegatury radomskiej, według przekazanych informacji przez dyrektorów publicznych liceów i techników, odbyły się już rady klasyfikacyjne. W przypadku natomiast całego województwa mazowieckiego występuje jeszcze kilkanaście przypadków szkół, w których do dzisiaj, a mamy zebrane dane na godzinę 10:30, jeszcze takie rady się nie odbyły. Z informacji pozyskanych wiemy, że w przypadku 10 szkół takie rady są zaplanowane na dzień dzisiejszy. W Radomiu odbyły się wszystkie rady klasyfikacyjne. W naszym mieście do matur przystąpi 2,5 tysiąca uczniów, a na terenie radomskiej delegatury prawie 6 tysięcy.